Good evening, good evening. Dobry wieczór Państwu. Czy dobrze mnie słychać? To kolejna rzecz, o którą miałem zapytać. Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie profesora Daniela Deneta From Bacteria to Bach and Back, co w przełożeniu na nasz piękny język oznacza od bakterii do Bacha i z powrotem. Troszeczkę więcej na temat osoby pana profesora i dzisiejszego wykładu powiem już za chwilę. Plan zasadniczo jest taki. Zaczniemy od mniej więcej 5 minut po polsku. Podziękujemy sobie wszyscy nawzajem, dowiemy się już, dlaczego tu jesteśmy i dzięki komu, a następnie przerzucimy się na język angielski. Na tym etapie będzie można sprawdzić, czy wszystko działa, czy sprzęt funkcjonuje prawidłowo. Zaczniemy natomiast po polsku. Bez zbędnych wstępów prosiłbym, aby na scenie pojawił się profesor Bartosz Brożek, który mi gdzieś z oczu zniknął, w imieniu rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli naszego dzisiejszego gospodarza. Dziękuję uprzejmie, dobry wieczór Państwu. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać, a szczególnie gościa honorowego dzisiejszego wieczoru, pana profesora Daniela Deneta. I te powitania to są powitania w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, a przede wszystkim Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Wojciecha Nowaka. Szanowni Państwo, to jest pierwszy odcinek, pierwsza edycja nowego projektu, projektu Wielkie Pytania w Krakowie. Będziemy chcieli zapraszać Państwa do wspólnego rozważania najważniejszych problemów, przed jakimi staje ludzkość, do rozważania najważniejszych pytań, jakie można sobie zadać. W tym przedsięwzięciu, tak jak wspominałem, biorą udział 3 instytucje, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Miasto Kraków oraz Uniwersytet Jagielloński, ale mamy także partnerów, którym w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować, w szczególności 3 takim partnerom, projektowi Avant i tygodnikowi Polityka, którzy sprawili, że pan profesor Daniel Denet przyjechał w tym roku do Polski, oraz portalowi interia.pl, który relacjonuje na żywo dzisiejszy wykład. Szanowni Państwo, nauka i kultura w ogólności to splot pytań i odpowiedzi. Te pytania mogą być mniej lub bardziej doniosłe, odpowiedzi mniej lub bardziej precyzyjne. Ale istnieją takie pytania, które definiują całe obszary naszej wiedzy i które odpowiadają całym obszarom ludzkiego doświadczenia. To są takie pytania jak na przykład, czy światem rządzi przypadek, czy istnieje wolna wola, czy wszechświat ma sens i tak dalej, i tak dalej. Właśnie takim pytaniom chcemy poświęcić projekt Wielkie Pytania w Krakowie i bardzo się cieszę, że naszym przewodnikiem w trakcie pierwszej edycji tego cyklu będzie pan profesor Daniel Denet, osoba, która wie bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób zmagać się z takimi właśnie wielkimi pytaniami. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. A w imieniu prezydenta miasta Krakowa na scenie pojawi się dyrektor Magdalena Doksa-Twerberg. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. W imieniu prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego, pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na wykładzie, który inauguruje nowy cykl w Krakowie. Cykl zatytułowany Wielkie Pytania. Tę tradycję w Krakowie stawiania wielkich pytań mamy już bardzo długą, ponieważ od kilkusetek lat wielcy filozofowie i uczeni wykształceni w tym mieście stawiali pytania trudne, wielkie i poszukiwali na nie odpowiedzi. Ten cykl, który inaugurujemy dziś, nawiązuje niejako do tej tradycji. Mam nadzieję, że
te pytania, które tutaj będziemy stawiać i odpowiedzi, których będziemy szukać, również szerokim echem odbiją się na arenie międzynarodowej, nie tylko w naszym mieście. Cykl ten Wielkie Pytania w Krakowie bardzo dobrze wpisuje się w strategię miejską pokazywania nauki jako tą nieodłączny obszar ludzkiej kultury. To także być może próba znalezienia pomostu czy budowania mostu pomiędzy nauką, a tą twardą nauką, a humanistyką, sztuką i filozofią. Innym elementem tej strategii są na pewno festiwale naukowe i kulturalne, które w mieście organizujemy. Przykładem jest Copernicus Festival. Cieszę się ogromnie, że wspólnie z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz Uniwersytetem Jagiellońskim stawiamy przed Państwem wyzwanie duże. Zapraszam do udziału w tym ekscytującym projekcie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i przechodzimy do rzeczy. Pozwolę sobie już od tego momentu przestawić się na język angielski, także tych z Państwa, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, zachęcam do założenia słuchawek. No i ruszamy. So, good evening again. And welcome again. Witam jeszcze. Am I audible? Witam jeszcze raz. Czy można mnie słyszeć? Bardzo proszę, jeżeli mnie słychać, proszę pokiwać głową. Jeżeli mnie słychać w słuchawkach, bardzo proszę porządnie kiwnąć głową, jeżeli mnie słychać w słuchawkach. Tak, widzę. Parę osób kiwnęło głową, że mnie słychać w słuchawkach. Tak jak zostało powiedziane, będziemy dzisiaj mówić o filozofii umysłów i nasz gość jest jeden z największych specjalistów od nauk kognitywnych, a także filozofii umysłów. Niektórzy powiedzieliby, że ojciec założyciel tejże dyscypliny, pan profesor bez strudzenia łączy filozofię klasyczną, która oznacza myślenie w fotelu i spisywanie tego z... Proszę Państwa, to nie jest żaden żart. Tak właśnie zaczynał Descartes, Kartezjusz. I kiedy profesor pisał o świadomości, przypominał sobie, jak w koledżu czytał Kartezjusza. I to prawdopodobnie jest początek naszych fascynacji. Zaczęło się od myślenia, od tej wielkiej rzeczy, która była na końcu XX wieku i początku XXI. Wzięcia tych prostych, czasem oczywistych stwierdzeń i powiązania ich z neuroobrazowaniem i z nowoczesnym myśleniem, które też jest związane z komputerami. I składanie tego wszystkiego z teorią ewolucji. To jest przypuszczalnie właśnie to miejsce, gdzie pan profesor Dennett sobie siedział i zobaczył, jak te wszystkie rzeczy się łączą. I przypuszczalnie stąd wyjdziemy i pójdziemy zwiedzać dalsze obszary. Ja się nazywam Łukasz Lamża i zaraz będziemy słuchać wykładu, a potem być może będzie kilka pytań. Obiecaliśmy naszym przyjaciołom z Facebooka, że można zadać pytanie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, uznaliśmy, że najprostszym sposobem byłoby, gdybyście Państwo zapisali to na małej karteczce. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że nie wszyscy Państwo macie takie karteczki, ale niestety nie ma idealnych rozwiązań. Przypuszczalnie wszyscy Państwo też macie konto na Facebooku, więc można przez Facebooka przesłać. Ale jeżeli ktoś ma karteczkę, pióro, bardzo proszę napisać to pytanie, a ja po końcu wykładu spróbuję zadać, ile się ich tylko da. A zatem, żeby już zanadto nie opóźniać, witamy pana profesora Daniela Denneta. Czemu cały czas na obcy? Tak ustawiony jest kanał na odbiorze. Wygląda na to, że działa i że mnie słychać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim za to, że przyszliście do tej sali. Chciałem też podziękować organizatorom za to, że może do tego dojść. To naprawdę wielki zaszczyt być na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słyszałem o nim od dziesięcioleci, czytałem o nim, a jestem tutaj po raz pierwszy i mogę przed Państwem wystąpić, co napawa mnie wielką dumą. Będę mówić o kilku koncepcjach, które pojawiły się w mojej nowej książce. Oto okładka wersji polskiej, a oto okładka wersji amerykańskiej w języku angielskim. Ta angielska, wydana w Wielkiej Brytanii, jest jeszcze nieco inna. Od bakterii do Bacha o ewolucji umysłów. I z powrotem. Tak wygląda bakteria, a tak wygląda Bach. Dzisiaj będę się przede wszystkim koncentrował jednak na trzecim słowie, czyli z powrotem. Po krótkim przejrzeniu pozostałych części książki. Tak naprawdę jest to bardzo długa i bardzo szczegółowa opowieść i będę starał się skoncentrować na głównych elementach tej ścieżki, tak bym był w stanie dojść do jakiegoś punktu końcowego, który może będzie dla Państwa zaskakujący. No cóż, zobaczmy. Tak wygląda mój bohater, pan Darwin. I pierwszy raz zacząłem słyszeć o nim a propos osobliwego odwrócenia rozumowania. Jeden z wczesnych krytyków napisał coś, co uwielbiam powtarzać. Jest to bardzo przepełnione pasją i bardzo dobrze napisane. Jest to Robert Mackenzie Beverly, który w 1868 roku napisał: w teorii, z którą musimy mieć do czynienia, absolutna ignorancja, czyli niewiedza, nie no, wszystko jest w porządku. To moja rola, przepraszam. Jak się chwyci o jakiś kosmyk z mojej brody, będzie mnie boleć. Teraz mnie lepiej słychać? Powinno być jak najbliżej przy kąciku ust. Teraz lepiej? Lepiej? Nie wiem, kogo pytać. Mówią, że dobrze. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z Johnem McCarthym. Dotyczyło to sztucznej inteligencji. McCarthy wymyślił ten termin i siedzieliśmy z tyłu i ktoś zaczął mówić. Ktoś w sali krzyknął głośniej, więc on zaczął mówić głośniej. A John wtedy krzyknął śmieszniej. Będę też gotów na to, żeby mówić zabawnie, ale po prostu proszę przekonać mnie. Podoba mi się to, że to wielkie A, wielkie I, których używa Robert Mackenzie Beverly. Absolutna ignorancja jest wynalazcą. Moglibyśmy więc sformułować podstawową zasadę całego systemu. Aby zbudować doskonałą i piękną maszynę, nie trzeba wiedzieć, jak ją zbudować. Po starannej analizie okaże się, że teza ta w postaci skróconej wyraża zasadniczy cel teorii. I można w ten sposób w kilku słowach powiedzieć to, co pan Darwin miał na myśli. Przez osobliwe odwracanie rozumowania zdawało mu się uważać, iż absolutna ignorancja mogłaby zastąpić absolutną mądrość we wszystkich twórczych osiągnięciach. No i właśnie. Dokładnie to mówił Darwin i miał rację. I jest to osobliwe odwrócenie rozumowania. Dla wielu ludzi nadal jest to niemożliwe do przyjęcia. Jest to poziom, na którym oni nie są gotowi w to uwierzyć. Ja zakładam, że Darwin miał rację, wiem, że miał rację i będę mówił teraz o implikacjach tego osobliwego odwrócenia rozumowania. Mamy tutaj do czynienia z zagadką, którą możemy w następujący sposób określić. W jaki sposób proces, w którym nie ma inteligentnego projektanta, tworzy inteligentnych projektantów, którzy tworzą projekty, które pozwalają nam zrozumieć, jak proces, w którym nie ma inteligentnego projektanta, może stworzyć inteligentnych projektantów, którzy wtedy są w stanie projektować różne rzeczy.
Można by powiedzieć, że jest to jakaś sprzeczność, może subtelna, jest to jakiś gabinet luster. Proszę Państwa, na to pytanie nie da się odpowiedzieć łatwo, ale da się. I to, co będę dzisiaj robił, będę szkicował dla Państwa złamy mojej odpowiedzi. Oczywiście szczegóły będą się różnić, ale to, co będę przekazywał, to jest coś, co ja uważam za kręgosłup dobrej odpowiedzi. Nie ma tutaj braku możliwości. Mamy po prostu zaskakujące nas bogactwo ich. Wszyscy zaczynamy od wielkiego drzewa życia. I to mój ulubiony diagram. Zobaczę, wydaje mi się, że Państwo go tu macie. Nie wiem, czy jestem w stanie wskazóweczkę jakąś używać. Nie, nie mam wskazówki, ale zewnętrzna granica to dzień dzisiejszy. Każde żywe stworzenie na tej planecie znajduje się na tej zewnętrznej linii. Czas idzie po promieniu od początku, gdzie widzimy początek życia na czarno i widzimy na początku archeony i bakterie, które były pierwszymi żywymi organizmami na Ziemi. Potem widzimy bardzo ważny moment, gdzie pojawia się ta ostra krzywa, tam pojawiła się rewolucja eukariontów. Widzimy, że jest to coś wielkiego, ponieważ przy pierwszej aproksymacji każde żywe stworzenie, które widzimy gołym okiem, posiada jądro komórkowe, czyli jest eukariontem. Rośliny, zwierzęta, ptaki, wy, my, sekwoja, wszyscy jesteśmy eukariontami i nikt z nas nie byłby możliwy, gdyby nie ta gigantyczna zmiana, która miała jakieś 2 biliony lat temu miejsce, miliardy. A oto jak do tego doszło. Były bakterie różnych szczepów, archea, różnych linii, które sobie krążyły przez jakieś, nie wiem, miliardy lat. I z tego powstawały różne możliwości, słabości i silne strony. I wreszcie dochodziło do tego, że ktoś pożerał kogoś albo ktoś się doprowadzał do inwazji drugiej istoty. Zajmując tę istotę od środka, czasami tworzył się swego rodzaju koktajl. I bardzo rzadko nic z tego się nie działo, tylko A pochłaniało B, a następnie A i B szły sobie dalej razem. I bardzo rzadko, ale czas od czasu zdarzało się i tak, że A i B łączyły siły i okazało się, że A i B połączone są silniejsze, aniżeli A i B w na osobności, czyli zaczęły działać w partnerstwie. Później zaczęli się dzielić. Zaczęły się dzielić razem, czyli już mamy dwa podmioty A i B, potem kolejne podmioty A i B i kolejne A i B i tak dalej. I doszło do powstania endosymbiotycznego komórki eukariotycznej. I tutaj widzimy życie bakterii po lewej, a po prawej widzimy już komórkę eukariotyczną, a ta komórka jest większa i ma organelle, czyli ma pewne narządy. I te małe części, one powstały w wyniku tej wstępnej inwazji, która nastąpiła, czyli w ten sposób powstały mitochondrie. Przecież mitochondrie tak naprawdę są śladem tych mitochondrii, które wcześniej zadziałały jako komórki eukariotyczne, kiedyś tam w przeszłości. I właściwie to tyle o bakteriach, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, bo osoba, która najbardziej odpowiada za przekonywanie świata biologów, że tak właśnie było, to jest wspaniała Lynn Margulis, świętej pamięci. I ona nie jest wynalazcą tego pomysłu, ale zaczęła głosić ten pomysł, zaczęła go bronić.
była zwolenniczką tego pomysłu, chociaż musiała borykać się z niesamowitą opozycją i wygrała. Napisała niesamowitą książkę i to ona odpowiada za ten tok rozumowania. A więc owa inwazja eukariontów i prokariotów doprowadziła do tego, że czyli inwazja jednego prokariotu przez innego prokariota doprowadziła do powstania komórki eukariotycznej i w ten sposób nastąpił transfer technologii. Proszę pomyśleć o tym inaczej, w ten sposób. Oto jest linia i ta linia ma jakieś miliard doświadczeń badawczo-rozwojowych. Podobnie ta linia. Potem łączą siły i nagle okazuje się, że z tego powstaje coś nowego i dochodzi do natychmiastowego przyspieszenia, a raczej zwiększenia możliwości. Czyli komórki eukariotyczne mogą zrobić znacznie więcej razem, a nie osobno. I tak oto doszło do endosymbiozy. Czyli jedna dobrze zaprojektowana rzecz wchodzi do innej rzeczy dobrze zaprojektowanej i w ten oto sposób powstaje coś znacznie lepiej zaprojektowanego. I to był skok ewolucyjny w przestrzeni ewolucyjnej. A więc możemy zobaczyć, że ta rewolucja eukariotyczna, ta krzywa, którą widzimy na tym slajdzie w dole po lewej, w ten sposób, tak przy okazji, powiększy sobie to drzewo życia. Przechodzimy od razu do ssaków i tam na samym dole widzimy, że może nie na samym dole, troszkę powyżej dołu, tam jest taka literka Y. Jakieś 6 milionów lat temu, 6 milionów lat to jest mniej więcej życie jednej gałęzi. I tam właśnie znajdują się nasi przodkowie, wspólnie przodkowie, czyli szympanse. Czyli jesteśmy bardzo młodzi na tym wielkim drzewie życia. Popatrzmy na całość tego drzewa. Więc my, jako istoty ludzkie, hominidzie tak naprawdę, no od jak dawna jesteśmy? Powiem szczerze, że mamy jakieś 6 milionów lat. Homo sapiens. Są obecnie to 100-200 tysięcy lat, czyli krócej niż hominidzi. Czyli mówimy o tym, że tak naprawdę jesteśmy częścią najnowszej historii na tym drzewie życia. No dobrze. Chciałbym tutaj zastosować pewną perspektywę inżynieryjną. Popatrzmy na ewolucję jako projekt badawczo-rozwojowy, czyli jest to projektowanie, które wykorzystuje informacje ze środowiska po to, by stworzyć, utrzymać i poprawić rzeczy projektowane. A prace badawczo-rozwojowe wymagają zarówno czasu, jak i energii. I są dwie różne odmiany, znaczy różne rodzaje prac badawczo-rozwojowych. To jest ewolucja poprzez dobór naturalny oraz projekt inteligentny, czyli tworzony przez człowieka. Niektórzy mówią o tym, że jest to projekt inteligentny, czyli boski. Natomiast my też jako ludzie tworzymy. My jesteśmy inteligentnymi projektantami, podobnie jak Kopernik, Szekspir, Einstein, Lynn Margulis i Marie Curie i cała reszta. Te dwa procesy jednak różnią się w sposób zasadniczy, ponieważ dobór naturalny jest bezcelowy, nie jest dalekowzroczny, jest bardzo drogi i ze 100 prób 99 prób prowadzi do śmierci bezowocnej. Ten proces jest procesem powolnym. Natomiast projektowanie inteligentne jest celowe, w pewnym sensie, albo czasami dalekowzroczne, uwzględnia koszty i zazwyczaj jest to działanie stosunkowo szybkie. Proszę pomyśleć o tej całej technologii, która powstała przez ostatnie 2000 lat. I zobaczmy na te miliardy lat od tej chwili rozpoczęcia rewolucji eukariotycznej. Zobaczymy, jaka jest różnica w szybkości postępowania. Ewolucja być może jest powolna, być może jest droga, ale jest wyśmienita, jest błyskotliwa. Francis Crick kiedyś mówił o drugiej rewolucji, o drugiej regule, drugiej zasadzie Orgela. I właściwie ta zasada pokazuje doświadczenie biologów ewolucjonistów.
badają bakterie, organizmy, być może ryby, być może drzewa. I na początku wygląda na to, że to coś zostało źle zaprojektowane. Wygląda na to, że jest tam coś źle połączone. Później zastanawiamy się nad tym projektem, a potem się okazuje, nie, nie, wcale tak nie jest. Okazuje się, że ten projekt jest znacznie bardziej sprytny, aniżeli się wydaje na pierwszy rzut oka. Tak często tak się dzieje. I tak szczególnie było często w ciągu ostatniego stulecia. I druga zasada Orgela. Ewolucja jest sprytniejsza od ciebie, tak naprawdę często została już potwierdzona. I nie można powiedzieć, że zawsze się sprawdza, ale prawie zawsze. A więc mamy teraz inteligentne projektowanie. I to inteligentne projektowanie jest coraz bardziej inteligentne i prowadzi do dość zaskakujących wniosków. I o tym chciałbym z Państwem porozmawiać. Po tym, jak już omówimy kwestię projektowania inteligentnego, chciałbym przedstawić Państwu pewne procesy, które doprowadziły do tego, że przeszliśmy do nowej epoki, do epoki projektowania inteligentnego. Jest to rzecz nowa. Być może ma jakieś 100 tysięcy lat. No, mniej więcej. Po lewej. Jest to zamek zbudowany przez termity w Australii. A po prawej. Słynna Sagrada Familia w Barcelonie. Antoniego Gaudiego. Niesamowite dzieło sztuki Gaudiego. Są w sposób wręcz niepokojąco podobne, zarówno w kształcie i strukturze. Oba obiekty są wyśmienite. Jest to konstrukt inżynieryjny, przepięknie pomyślane, konstrukcje silne, mocne, piękne w sposób i są to obiekty praktyczne ze względu na sposób użytkowania. Tak, są to artefakty stworzone przez zwierzęta. Po lewej artefakt zbudowany przez termity i te termity być może nie są tak bardzo imponujące. Można powiedzieć, że są bez pojęcia tego, co robią, bezwiedne. Nie mają żadnego szefa, nie ma architektu, nie ma planów, nie ma żadnego manifestu, nie ma zasad działania, nie ma najlepszych praktyk działania spisanych na papierze. Po prostu mamy parę milionów termitów i one w sposób miopiczny działają i w ten sposób powstaje taka konstrukcja. A inaczej, aniżeli termity, działa Gaudi, który to był doskonałym kontrastem względem termitów. Megalomaniak, egoista, błyskotliwy, niesamowity człowiek, który miał i plany, i dokumenty, opracowania. I to wszystko zostało opracowane wcześniej, przemyślane wcześniej. Oczywiście sporo zmieniał po drodze i te zmiany wciąż są wprowadzane. Czyli z jednej strony mamy działanie oddolne, prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez termity, albo mamy działanie odgórne przez Gaudiego. I w sposób zasadniczy te procesy są różne. To są odmienne podejścia do prac badawczo-rozwojowych. Lecz zagadka jest następująca. Po pierwsze, to co tu widzimy, to są neurony. Kilka neuronów w naczyniu. I to, co Państwo mają pomiędzy swoimi uszami, to jest jakieś 86 miliardów takich neuronów. Mamy 86 miliardów, które są bez pojęcia, a one są jeszcze bardziej głupie, aniżeli te termity. Ponieważ te neurony są miopiczne, mają nas gdzieś tak naprawdę i jak je połączymy w gromadzie 86 miliardów, nagle się okazuje, że te neurony tworzą mózg, a ten mózg posiada umysł. I oto zagadka. Przedstawiłem projektowanie odgórne oraz projektowanie oddolne. A teraz powstaje pytanie. Kolonia termitów stwarza się przez 70 milionów termitów działających bez pojęcia tego, co robią. Mózg zawiera 86 miliardów neuronów, też działających bez pojęcia. Pytanie brzmi, jak stworzyć umysł Gaudiego z takiego mózgu, który przypomina kolonię termitów. Przecież termity budują te zamki, które są klimatyzowane, są mocne, są odporne i cała ta kolonia działa w sposób niezwykle sprytny. I na przykład badacze mówią,
to, iż cała ta kolonia sama w sobie zawiera duszę, że kolonie stanowią duszę. Jest taka książka na temat termitów, która została napisana 150 lat temu. Nagle się okazuje, że termity razem stanowią duszę. Ale tak naprawdę to nie jest jakaś rasa kokitans, tylko mamy zbiór kilku milionów termitów. Tyle. Teraz, oczywiście, termity mogą działać w sposób bardzo dobry i bardzo sprytny, ale termity nie napiszą ani jednego wiersza, ale nie, też nie zaprojektują samochodu, nie ruszą na wojnę przeciwko innym stworzeniom. Termity nie zbudują statków. Termity nie stworzą dzieł sztuki, niczego tego nie potrafią. I teraz zagadka. Jakimś cudem, w jakiś sposób te miliardy neuronów w naszych mózgach, każde z tych neuronów z osobna nic nie wie na temat ciebie samego. Nie ma pojęcia na temat tego, kim jesteś, ale razem te neurony tworzą system, układ. I ten układ może coś zrobić. I nagle okazuje się, że ten układ znacząco przekracza zdolności termitów. I prawdopodobnie zgodzicie się ze mną państwo w tym, iż to przekracza też zdolności nawet milionów kolonii termitów działających razem. Jak to jest możliwe? I oto pytanie krótkie, wersje skrócone. Tę odpowiedź wymyślił mój były student w Szwecji. Nie da się tak naprawdę, nie wykonasz za dużo stolarki gołymi rękoma i nie pomyślisz zbyt dużo gołym mózgiem. Taka kolonia termitów jest niczym goły mózg, natomiast projektant inteligentny został dobrze wyposażony. Ma narzędzie do myślenia. I teraz, skąd mamy te narzędzia? No cóż, gdzieś tutaj, na tym drzewie, gdzieś w ciągu ostatnich kilku milionów lat, możemy cofnąć się o milion lat do pierwszych hominidów, do pierwszych narzędzi hominidów. Ale mówimy tutaj o stosunkowo bardzo niedawnej sprawie, o użyciu narzędzi, które są bardzo młode, zwłaszcza te, które wymagały myślenia. Pytanie, jak doszło do tego, że stworzyli narzędzia? Skąd je zdobyli? Oto zła odpowiedź. Technologia jest prezentem Boga. Po darze życia jest to być może największy dar Boży, jest matką cywilizacji, sztuki i nauk ścisłych. To mój przyjaciel Freeman Dyson. Powiedziałem, że jest to zła odpowiedź. Pierwsze zdanie jest złe, reszta jest prawdziwa. Tak, technologia jest matką cywilizacji, technologii, sztuk, nauk ścisłych, narzędzi zaprojektowanych. Ale Dyson się myli, gdy mówi, że jest to cudowny dar z góry. Musimy odpowiedzieć historię oddolną, a nie odgórną. Musimy spojrzeć na Darwina i na jego odwrócenie. Mamy do czynienia z ewolucją kulturową. Tworzymy narzędzia myślące, które narzucają nowe struktury na nasze mózgi. Jest to proces selekcji naturalnej i to nie poprzez geny, ale poprzez kulturę, która tworzy maszyny wirtualne, które wyewoluowały. Kiedyś musiałem mówić, czym są maszyny wirtualne, ale w tej chwili chyba weszły one do słownictwa większości z nas. Większość z nich nie powstała z różnego rodzaju kółek i innych cięgienek. Nie. To, proszę Państwa, jest software, oprogramowanie. To, co siedzi w telefonie, w komórce, ma wewnątrz siebie mnóstwo różnego rodzaju maszyn wirtualnych. To są apki, które ściągamy. I one dają nam w tym momencie źródło mocy i wszechstronności. Po to, by to zrozumieć, musimy spojrzeć na kolejną, bardzo dziwną zmianę, odwrócenie rozumowania, można powiedzieć, tym razem nie u Darwina, ale u Alana Turinga. Po to, by stworzyć idealną i piękną maszynę, nie jest konieczna wiedza na temat, jak ją zbudować. Zmienię parę słów i będzie Turing. Po to, by być doskonałą i piękną maszyną obliczeniową, nie trzeba wiedzieć, czym jest arytmetyka.
kiedy pojawił się Turing, było mnóstwo komputerów. Były to przede wszystkim kobiety, świetnie opłacane. Wiele z nich wykładało matematykę na uniwersytetach i one to robiły. Kim jesteś? Jestem komputerem, czyli rachmistrzynią. Pracuję dla rządu, pracuję dla jakiejś korporacji. I Turing zdał sobie sprawę z tego, że chociaż była to robota techniczna, ci ludzie znali, te kobiety znały arytmetykę, ale można było je zastąpić maszynami, które dokonywały tych komputacji, czyli obliczeń, rachunków, lepiej niż ludzie i stały się komputerami. Tak właśnie komputer, taki jakim go rozumiemy, pojawił się dzisiaj. Tych dwóch panów doszło do tej samej wspaniałej koncepcji, chociaż wyszły z czegoś zupełnie innego. Ja to nazywam kompetencją bez zrozumienia. Według tego, tak jak ja to rozumiem, tę kompetencję, czyli umiejętność, dochodzimy do tego, że umysł, czyli świadomość, czy rozumienie jest skutkiem, a nie powodem, a nie w drugą stronę. Wiąże się to z bardzo dziwną inwersją. Większość z was, może tylko wielu z was jest studentami na uniwersytetach. Część z was ukończyła je. Pytanie, czemu poszliście na te uniwersytety? Po co chodziliście na te wszystkie zajęcia? Wy czy wasi rodzice stwierdzili, że musicie rozumieć. Zrozumienie jest źródłem umiejętności. I wydaje nam się, że sposób, w jaki możemy do tego dojść, to zrozumienie. Możemy to nazwać kartezjuszowską drogą odgórną. Tymczasem Darwin i Turing mówią, nie, nie, to działa w drugą stronę. Zrozumienie wzięło się z umiejętności, czyli z kompetencji, a nie, nie działa to w drugą stronę. Dodajemy umiejętności, dodajemy i na ich podstawie budujemy zrozumienie. Zrozumienie nie jest jakimś cudownym talentem, który spada z nieba. Jest to wynik poskładania mnóstwa bezmózgich umiejętności. Czy będą one zaszyte w kopcu termitów, czy w strukturze komputerowej, czy w neuronach. Termity nie są inteligentnymi projektantami. Nie wiedzą, nie rozumieją, co robią. A z drugiej strony bobry nie są zbyt inteligentnymi projektantami. To my jesteśmy pierwszymi na tym drzewie życia inteligentnymi projektantami. I jest to zjawisko biologiczne. I ma to gigantyczny wpływ na biologię. Zmarły niedawno Paul McCready, inżynier i teoretyk, część z Państwa pewnie go zna jako wynalazcę Gossamer Albatrosa, czyli tego samolotu, który napędzany tak jak rower przeleciał nad kanałem La Manche. Wspaniały człowiek. Wyliczył, że 10 tysięcy lat temu, to mniej więcej wtedy, kiedy zaczęliśmy uprawiać rolę, populacja ludzka razem z wszystkim bydełkiem, które miała i zwierzętami towarzyszącymi, to było około 0,1% biomasy na Ziemi. Mówimy tu o biomasie kręgowców. To było zaledwie 10 tysięcy lat temu. Dzisiaj jest ich znacznie więcej. Pytanie, jaki to będzie procent dzisiaj? Populacja ludzi razem z bydłem. Ktoś powiedział 98? Macie rację. Macie rację. 98%. Tak jest. Czyli widzę, że mam do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą w tej sali, ale to jest coś, co niewiarygodnie zaskakuje. 98%, większość z tego to są zwierzęta gospodarskie, pewnie wielbłądy, ale dokonaliśmy gigantycznej zmiany planety. Największa zmiana w biosferze na tej planecie miała miejsce w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat. I co to wyjaśnia? Technologia, inżynieria,
projektowanie, inteligentne projektowanie. Paul McCready powiedział, że przez miliardy lat na wyjątkowej sferze przypadek naniósł cienką warstwę życia, złożoną, nieprawdopodobną, cudowną i delikatną. Nagle my, ludzie, staliśmy się potężni pod względem liczebności, populacji, techniki i inteligencji. Teraz to my jesteśmy twórcami, to my trzymamy pędzel. Tak wygląda wynik kolejnego wielkiego transferu technologii, całkiem podobnego do rewolucji eukariontów, a mianowicie to, że nasze mózgi podległy inwazji symbiotycznych narzędzi myślenia, czyli memów. Nie dziedziczymy ich genetycznie, nie projektujemy ich sami. Trafiają do nas już zaprojektowane. Pytanie, ilu z was mogłoby wymyślić analizę kosztów, całkę, czy alfabetyzację listy słów? Wasze umysły są pełne narzędzi do myślenia, których nie projektowaliśmy. Ułatwiają wam życie. Zainstalowaliście sobie w mózgu i teraz ułatwiają wam życie. Nikt nie musiał ich projektować. Zostały zaprojektowane przez replikację w sposób dyferencjalny, dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane wasze geny i części waszego ciała, o których informacje te geny posiadają. Mamy tu zatem do czynienia z memami, czyli tym, co przenosi informacje. Zaczęło się od nawyków, potem były słowa. Memy to sposoby robienia pewnych rzeczy, które podlegają transmisji społecznej. Oto jedyna różnica. Najlepszym ich przykładem są słowa. Słowa to znaczenia, które da się wymówić. Każde z nich to narzędzie służące do myślenia. Dodamy sobie słowo, dodaliśmy sobie nowe narzędzie do naszego pudełeczka z numerkami, przynajmniej z narzędziami. Tak samo będzie z cyframi, wierszami, symfoniami, teoriami, dowodami, algorytmami. Zatem eksplozja McCready'ego to wielkie rozwinięcie umiejętności. Na początku umiejętności bez zrozumienia, która ewolucyjnie rozwinęła się w umiejętność ze zrozumieniem. My teraz rozumiemy w retrospekcji większość wielkich osiągnięć, które zdobyliśmy. Nie musieliśmy ich rozumieć na początku, kiedy się pojawiły. Zostały one zaprojektowane doskonale, bezmózgowo, tak jak i zamek czy kopiec termitów przez proces selekcji naturalnej. Teraz chcemy przejść dalej, przejść od tych tworów bezmózgich, od dolnych do odgórnych, opartych o rozum, umiejętności posiadających zrozumienie. I to, co mamy po środku, to ten krok pośredni, czyli bezpośrednie racje bezpodmiotowe. Drzewa robią pewne rzeczy, mają ku temu swoje powody. Tak samo i grzyby. Świat bioty jest pełen różnego rodzaju powodów. Tylko my, ludzie, też jesteśmy w stanie te powody wyartykułować. Kiedy będziemy je artykułować, będą one już nie bezpodmiotowe. Chociaż mogą być bezpodmiotowe, są one w książkach, są one ogólnymi pojęciami. Ewolucja, proszę Państwa, nie potrzebuje artykułowania powodów, dla których coś robi. Ona po prostu to robi. My też robimy różne rzeczy. Wymiotujemy, trzęsiemy się, mrugamy o i nie wiemy, dlaczego to robimy. Zastanówmy się nad ziewaniem. Nikt tak naprawdę jeszcze nie wie, do czego jest nam ziewanie. Przypuszczalnie jest tutaj jakaś racja, czyli powód. Być może niedługo uda się do tego dojść. Wiemy, dlaczego się trzęsiemy, wiemy, dlaczego wymiotujemy, ale wiedza o znajomość powodu nie jest konieczna do tego, by korzystać z tego instynktu, który w tym przypadku jest naszą własnością. Czasem też będziemy decydowali się, że
będziemy działać zgodnie z racjami, których wcale nie cenimy. Oto jaki problem rozwiązuje kultura. W jaki sposób stworzyć umysł Bacha z mózgu kolonii termitów? W jaki sposób z 86 miliardów bezrozumnych neuronów stworzyć inteligentny projekt, który będzie reprezentował rację? Posiadamy kulturę ludzką. Jesteśmy małpami z zainfekowanymi mózgami. Mamy tutaj trójwymiarowy diagram. Nie będę tutaj bardzo szczegółowo go opisywał. Chciałem posłużyć się nim jako narzędziem, żeby troszkę Państwa wyobrażenie rozciągnąć w tej przestrzeni przedmiotów kulturowych. Możemy je tutaj umieścić. Wzdłuż osi X widzimy oddolne, a z drugiej strony odgórne. W dolnym lewym będzie zamek termitów, tego typu kultura. A na dole będziemy mieć inteligentny projekt. Potem kolejna oś to coś, co będzie coraz bardziej zrozumiałe, przynajmniej będzie wymagało coraz więcej zrozumienia do zbudowania. A na osi Z mamy z jednej strony rzeczy przypadkowe, a z drugiej związane z ukierunkowanym poszukiwaniem. Mamy mnóstwo informacji, dzięki którym możemy swoje poszukiwania znacznie bardziej skoncentrować. W prawym górnym rogu mamy projekt inteligentny, w dolnym lewym darwinowski. Moje twierdzenie brzmi następująco. Ewolucja kulturowa rozpoczęła się w dolnym lewym rogu, tam gdzie mamy termity. Ewolucja kulturowa ludzka zaczęła się wtedy, kiedy ludzie mieli mniej więcej takie pojęcie o świecie jak termity. Pojawiły się nowe nawyki, które się rozprzestrzeniały, były zaraźliwe i dopiero przez wieki, epoki ludzie byli coraz bardziej samoświadomi, coraz lepiej rozumieli, co robią i jest to podsumowane w dzieciach. Dzieci najpierw mówią, a dopiero potem zdają sobie sprawę z tego, czym jest mówienie, czym jest mowa. Nie wiedzą nawet, czym są słowa, a już wtedy zdobędą całkiem spore słownictwo. I tak to, proszę Państwa, wyglądało w pierwszych dniach. Dobrze, wrzucę się bym teraz do górnego prawego rogu Picasso. Nie dlatego, że Picasso jest najbardziej inteligentnym projektantem całego świata czy wszechświata, ale po prostu on tak powiedział. Je ne cherche pas, je trouve. Nie szukam, znajduję. Je ne cherche pas, je trouve. Nie szukam, znajduję. Jaki skok, jaki niesamowity skok w tej przestrzeni projektowania. W ogóle bez podejmowania metod prób i błędów. Od razu wprost. Jestem geniuszem. To jest, tak się chwali w sposób doskonały, inteligentny projektant. Chociaż nie stworzył takiego zamku, w którym mógłby tak zamieszkać. Natomiast gdybyśmy przeczytali biografię wielkich, wspaniałych myślicieli, a nagle się okazuje, że podejmowali mnóstwo prób, działali metodą prób i błędów. Ale Picasso dodał do tego wszystkiego jedno dość ciekawe podejście. Mianowicie on po prostu podpisał i sprzedał wszystkie swoje błędy. Zastąpmy go Bachem, ponieważ uważam, że Bach jest lepszym przykładem projektanta inteligentnego, lepszym przykładem aniżeli Picasso. I z punktu widzenia liter w nazwisku jest bliżej bakteriom, a więc był przykładem, doskonałym przykładem inteligentnego projektanta, w sposób dogłębny rozumiał to, co tworzy, działał, wykorzystując metodę prób i błędów, był dobrze wyposażony w różne urządzenia do myślenia, kapitalna wiedza na temat muzyki, teorii muzyki, ale również był technokratą swojego dnia. On nie tylko projektował organy, on też je naprawiał. On był nie tylko organistą, on w sposób dogłębny doceniał ten instrument. Z jego punktu widzenia organy stanowiły muzykę wysoce technologiczną, czyli był i organistą,
i kompozytorem w trakcie swojego życia. Po lewej widzimy pięściak kultury aszelskiej. Nasi przodkowie korzystali z takich pięściaków przez miliony lat, w ogóle je nie poprawiając. Przez milion lat. Bardzo dziwne. A po prawej widzimy myszkę. Nikt tak naprawdę nie był wynalazcą pięściaka kultury aszelskiej. A myszka Engelbarta przetrwała zaledwie parę dziesiąt lat i już wymiera. I teraz popatrzmy na wariant pośredni. Alain w roku 1908, filozof, pisał o łodzi rybackiej, francuskiej. I napisał rzecz następującą. Każda łódź jest kopią innej łodzi. Pomyślmy teraz na sposób darwinowski. To jasne, że bardzo źle wykonana łódź wyląduje na dnie po jednej lub dwóch podróżach i tym samym nigdy nie będzie skopiowana. Ktoś mógłby powiedzieć bardzo ściśle, że to morze samo kształtuje łodzie, wybierając te, które funkcjonują i niszcząc inne. Czyli przetrwał i został skopiowany. I to jest dobór naturalny. I kopiowany i kopiujący nie muszą rozumieć tych zasad. Być może sądzą, że rozumieją te zasady, być może myślą, że rozumieją, że to jest lepsza, bardziej ekologiczna architektura i że to są lepsze silniki hybrydowe, ale nie muszą tego rozumieć. Być może się mylą, popełniają niesamowite błędy, projektując te silniki i domy, ale może to wszystko pochłonie i przez wiele pokoleń tworzenia łodzi, te łodzie zrobiły się coraz lepsze, coraz przydatne dla żeglugi, ale nie mają genów, mają sposoby. A teraz przeszliśmy do nowej epoki, epoki projektu inteligentnego. Rewolucja kulturowa doprowadziła do tego, że wszystko jest bardziej odgórne, że coraz lepiej rozumiemy, rozumiemy też lepiej samych siebie. Wszystko zostało coraz bardziej wyrafinowane, jeżeli chodzi o metody poszukiwania. Doszło do wielkich ewolucji genetycznych. Mamy genetycznie modyfikowaną żywność. Również mamy niesamowite triumfy biologii molekularnej. I zobaczmy, jak szybko wszystko się rozwija. Wszystko się rozwija się znacznie szybciej dzięki temu, że mamy nowe technologie, bardzo precyzyjne technologie i inżynieria molekularna przyspiesza. Te prace badawczo-rozwojowe są realizowane znacznie szybciej w epoce projektowania inteligentnego, ale popatrzmy na inną epokę, epokę projektowania pointeligentnego. Wchodzimy do tej epoki. W wielu obszarach projektanci inteligentni badają prawdę według drugiej zasady Orgela, bo przecież ewolucja jest mądrzejsza od ciebie, więc być może komputery już będą mogli wykonać tę trudną i żmudną pracę. My już mamy znacznie głębsze rozumowanie, deep learning, mamy już ewolucyjną architekturę. Budynki są projektowane obecnie przez algorytmy ewolucyjne. W taki sposób są projektowane, by zoptymalizować na przykład dopuszczanie światła do wewnątrz budynku. Te budynki są bardziej efektywne z punktu widzenia wydatków na budowę, na wznoszenie budynków zostawiają znacznie mniejszy ślad węglowe. Też powstają różne narzędzia uczenia się maszynowego, Watson, Google Translate i wiele, wiele innych narzędzi. I teraz wiele ludzi martwi się tym, że powstaje nauka tak zwanej czarnej skrzynki, czyli doszło do tego, że tak naprawdę możemy zadać bardzo dobre pytanie naukowe. Jest taka czarna skrzynka, jest taki algorytm głębokiego uczenia się. Wrzucamy to pytanie do czarnej skrzynki i wcale nie musisz rozumieć, co dzieje się w środku tej skrzynki. Jest to właśnie ta umiejętność bez rozumienia. I ta czarna skrzynka daje odpowiedź. Tak naprawdę to działa podobnie jak dobór naturalny. Nagle otrzymujesz odpowiedź, chociaż nie wiesz, jak została zaprojektowana. Więc mamy produkty, które są ewolucyjne z punktu widzenia projektowania, ale one są wytworem komputerów. Tajemnice Chomskiego. Noam Chomsky słynie tym, że
przez dziesięciolecia mówił o tym, że mamy dwa rodzaje problemów. To są zagadki, które my możemy rozwiązywać, i tajemnicy, czyli nie jesteśmy w stanie tajemnicy pojąć. I wreszcie mówimy tutaj prawie o rzeczach teologicznych z jego punktu widzenia. I to jest dość trudne, bo wśród tajemnic na przykład mamy tajemnicę świadomości i wolnej woli. To jest mój ulubiony temat. I Noam Chomsky mówi tak, nawet nie próbuj. To jest poza granicami naszego poznania i zrozumienia. Co jest ciekawe, że Noam Chomsky sam zmienia ten układ w pewnym sensie. Po pierwsze, on przecież zainspirował drugie pokolenie zwolenników Chomskiego, Fodora McGinna, pośrednio też Thomasa Nagela. I oni twierdzą, że umysł pozostanie tajemnicą na zawsze, ponieważ umysł jest poza granicami naszego mózgu, by zrozumieć nasz umysł. Mózg jest zbyt skomplikowany, by go pojąć. Mózg sam siebie nie zrozumie. Ale Noam Chomsky niedawno powiedział rzecz następującą. Jeżeli mamy koncepcyjne odróżnienie pomiędzy problemami i tajemnicami, my jednak zgadzamy się z tym, że najlepsze wyjaśnienia naukowe dają nam pewne przemyślenia. I nawet nie jest ważne, co jesteśmy teraz w stanie pojąć. Bardzo często po prostu się poddajemy w pojmowaniu. Dobrze. No niesamowite stwierdzenie Chomskiego. I nawet nie sądzę, by było prawdziwym, ale chyba jest blisko prawdy. Powstaje pytanie, czy zrozumienie jest istotne? Może poddamy się, może zrezygnujemy ze zrozumienia, poddamy się tej czarnej skrzynce nauki. Jednak mam nadzieję, że tak się nie stanie. Czy chcemy mieć wiedzę i zrozumienie technologiczną bez umiejętności? DARPA uruchomiła taką inicjatywę, to jest inicjatywa Pentagonu pod tytułem Explainable All, czyli to jest Explainable IE, czyli to jest stworzenie takich systemów sztucznej inteligencji, które będą w stanie nam wyjaśnić, w jaki sposób system sztucznej inteligencji doszło do takich czy innych wniosków. Więc oni teraz chcą włożyć mnóstwo pieniędzy w to, byśmy rozumieli, jak działa sztuczna inteligencja. Być może coś zadziała, być może nie, ale moim zdaniem to jest dość ciekawe. A być może ze sztucznej inteligencji powstanie nowy człowiek i dzięki temu będziemy mogli zrozumieć pewne rozumowanie, bo taka istota będzie miała własną ciekawość, będzie miała własne cele epistemologiczne. Ale oczywiście to w tym momencie dochodzi do zamazywania granic odpowiedzialności moralnej, bo z jednej strony mamy narzędzie inteligentne, a niektórzy chcą ze sztucznej inteligencji mieć takiego kolegę, który będzie myślał i będzie ponosił coraz to większą odpowiedzialność. Ale niektórzy chcą, by sztuczna inteligencja pozostała narzędziem i tylko narzędziem. Czyli nie ponosi odpowiedzialności. To ty ponosisz odpowiedzialność za używanie danego narzędzia. Nie możesz nadużywać tego narzędzia, nie możesz nieodpowiednio, niewłaściwie używać tego narzędzia, czyli osobowo odpowiedzialność pozostaje po naszej stronie. I tutaj powstają nowe innowacje prawne. Na przykład powinniśmy wydawać licencje na użytkowanie takich systemów i to są systemy, układy, które nakładają pewne obowiązki. Czyli w tym przypadku, jeżeli korzystasz z układu inteligencji sztucznej, to musisz wiedzieć o tym, iż korzystasz z bardzo mocnego narzędzia. I jeżeli jesteś licencjonowanym użytkownikiem takiego narzędzia, jeżeli oceniasz daną sytuację, dany problem, wówczas możesz wystosować pewne rekomendacje, ale one mogą doprowadzić do katastrofy. Jeżeli dojdzie do katastrofy, to ty ponosisz za to odpowiedzialność, bo ty jesteś tą osobą, która może stwierdzić, że nie, ten system wydał decyzję, która zawiera jakieś mankamenty. Oczywiście możesz o tym nie wiedzieć, bo przecież firma na przykład nie powiedziała ci o tym, chociaż sami być może o tym wiedzieli, ale tak działają prawa odpowiedzialności. Tak działa w branży farmaceutycznej, tak działa w innych zawodach, gdzie ludzie korzystają z różnych narzędzi. Te narzędzia mogą być niebezpieczne. To są bardzo silne narzędzia, tak są skuteczne, ale mogą również być niebezpieczne. A zatem w takim przypadku nakładamy ograniczenia,
bardzo poważne ograniczenie na użytkowników, tak by użytkownicy podejmowali decyzje świadome. I oczywiście może dochodzić do nadużyć, ponieważ zawsze powstaje ryzyko, że może dojść do zaniechania obowiązków i wówczas firmy ubezpieczeniowe niewątpliwie też będą nakładać swoje ograniczenie na budowniczych takich systemów i firmy ubezpieczeniowe będą chcieli namierzyć każde niedociągnięcie, każdy mankament w takim systemie. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych te prawa obecnie są stosowane względem firm farmaceutycznych. I na przykład, jeżeli następuje reklama nowego leku w telewizji, zawsze firma farmaceutyczna musi wówczas przedstawić informacje na temat wszystkich możliwych znanych działań niepożądanych. To jest wymóg prawny. Oni są zobowiązani do przedstawienia pełnego wykazu wszystkich działań ubocznych. I w tym przypadku powinniśmy stosować tę regułę, czyli powinniśmy zawsze mówić o znanych niedociągnięciach, natomiast powinniśmy też szkolić osoby użytkujące takie systemy, tak by widzieli i byli świadomi takich niedociągnięć systemów inteligencji sztucznej, tak by oni widzieli, że system podjął na przykład jakąś decyzję, która zawiera w sobie pewne niedoskonałości, pewne słabości. I w tym przypadku to jest odwrócony test Turinga, czyli w tym przypadku to komputer rzuca tobie jako użytkownikowi wyzwanie. Znajdź moje niedociągnięcie. Jeżeli nie zdasz tego testu Turinga, no to wówczas nie możesz być licencjonowanym użytkownikiem takiego systemu w domyśle inteligencji sztucznej. Kilka lat temu moi koledzy i ja współpracowaliśmy z firmą piszącą oprogramowanie i korzystali z komputerów po to, aby przekazać ludziom większe możliwości. Oczywiście taką możliwością jest taki efekt buldożera. Buldożer, czyli takie narzędzie, które pozwala nam przemieszczać olbrzymie masę ziemi wokół, chociaż ty sam jesteś słaby, fizycznie słaby. Albo jest inna maszyna, która wzmacnia ciebie jako człowieka, wzmacnia twoją siłę. Więc moim zdaniem takie samo rozróżnienie możemy zastosować względem sztucznej inteligencji. Mianowicie możemy stworzyć taki system, który rozszerza nasz zasięg, naszych zdolności analitycznych i myślenia, ale też powinniśmy my lepiej rozumieć, my powinniśmy wiedzieć, jak działa to, co jest niezrozumiałe. I to jest chyba ta ścieżka, którą powinniśmy podążać. Czyli tutaj mamy dwa rodzaje wzmacniania nas samych siebie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy również i my. Wygląda na to, że zaraziłeś wiele mózgów dzisiaj. Tego jesteśmy pewni. Jeżeli zapisaliście coś na tych waszych małych kartyluszkach, to właśnie teraz nadszedł czas. Wydaje mi się, że będziemy mieć jakichś pomocników, którzy je zbiorą i zobaczymy, czy jest może coś w tej sali, co mogłoby wpłynąć, zainfekować twój mózg. Jedno pytanie zostało zadane online. Zanim zbierzemy karteczki, to zaczniemy od tego. W państwa sposób, w twoim sposobie myślenia o umyśle ludzkim, czy jest taka możliwość, że coś się dzieje w świadomości, czego nie jesteś w stanie wyjaśnić nawet sam sobie, czyli treść świadomości, która formalnie jest nie do opisu. Czy w tego typu teorii ewolucyjnej, czy mogłoby wyewoluować coś, co byłoby niezrozumiałe, ale nie jesteś tego w stanie wyrazić po angielsku? Wydaje mi się, że jedną z wielkich przeszkód, które uniemożliwiają stworzenie dobrej teorii świadomości, jest to, że z powodów dobrze zrozumiałych jest zawsze duża pokusa, by
różne zdarzenia nadmuchać, nabić znaczeniem, pięknością. Tworzy się wtedy koncepcje, które są znacznie dziwniejsze niż faktycznie są. Koncepcje takie są bardzo często różnego rodzaju złudzeniami na temat tego, czym są, czy mogłyby być. A ja często też staram się pokazać ludziom, że nie wiedzą zbyt wiele na temat swojej świadomości, bo jesteśmy w tej tradycji wychowani, że nasze umysły są przejrzyste dla nas. Nie ma niczego, co znałbym tak dobrze jak własny umysł i nikt inny mojego umysłu tak dobrze nie pozna jak ja. Zapomnijmy o tym, to fałsz. Jest to fałszywe twierdzenie. W waszych umysłach dzieje się wiele rzeczy, które są ważne dla was jako inteligentnych osób, ale nigdy nie mieliśmy nawet pojęcia o tym. Nauka może o tym mówić, może wam o tym coś powiedzieć. Są też takie rzeczy, o których będziecie bardzo autorytatywnie się wypowiadać, ale jest ich znacznie mniej niż tych, które faktycznie u nas funkcjonują. Za chwilkę dojdę jeszcze do tego, co jest na papierze, na tych kawałkach. Kolejna rzecz, co z zapominaniem? Z zapominaniem niektórych narzędzi. Pytanie dokładnie brzmi, czy oczekujesz myśli i narzędzi umysłowych i czy oczekujesz od nich wymierania? Czy będą wymierać tak jak w ewolucji biologicznej? Czy one będą wymierać tak często jak gatunki? Bo większej gatunków do tej pory nam wymarło niż nam towarzyszy. I teraz, czy większość narzędzi umysłowych, którymi się w przeszłości posługiwaliśmy, wymarło, czy one jakoś się akumulują? Odpowiedź po części jest chyba oczywista. Dzisiaj ludzie uważają, że jest około 5-6 tysięcy języków naturalnych, które na świecie żyją i mają się lepiej czy gorzej. Jest to 5-6 tysięcy z setek tysięcy, które kiedyś funkcjonowały. Reszta tych języków wymarła, więc większość języków, którymi kiedyś się porozumiewano, wymarła. I one wymierały bardzo szybko, prawdopodobnie do Bożego Narodzenia. Kolejnym nikt już nie będzie mówił. Nasi drodzy językoznawcy starają się chociaż nagrać część z nich, zanim ostatnia osoba nim mówiąca umrze. Kiedy język stracimy, jest stracony bardziej bezpowrotnie niż dinozaury. Teraz podejmuje się różnego rodzaju próby, by odtworzyć dinozaury. Zaczynamy od kurczaka tak naprawdę, a potem przy pomocy inżynierii genetycznej działającej wstecznie staramy się robić kurczakozaury, a potem już prawdziwe dyniozaury. To prawdziwa nauka. Tutaj nie da się czegoś takiego zrobić z językiem. Nie ma DNA, nie ma skamielin języków. Idąc dalej tą myślą, czy zgodzisz się z takim uniwersalizmem językowym, że język jest pojedynczym narzędziem. Koncepcja wyglądałaby wówczas tak, że mamy 5000 języków, ale jeżeli pozostanie nam chociaż jeden, to zachowamy tę samą podstawową możliwość językowania, tak jakbyśmy mieli 1000 różnych word procesorów, ale jeżeli będziemy mieli jeden, to będzie działać. Nie chodzi tutaj o konkretny smaczek, tylko o całą koncepcję korzystania z języka. Czy to jest tak, że każdy język jest innym narzędziem? Tu wchodzimy na wody kontrowersyjne. Hipoteza Worfa, czy w różnych językach myślimy różnie. Była to bardzo popularna koncepcja w ciągu minionego wieku, a potem została bardzo silnie odrzucona przez innych. Teraz mamy nowe dowody pokazujące, że są różne sposoby, bardzo subtelne, które mogą albo ograniczać, albo wspomagać to, w jaki sposób o czymś myślisz. A zatem nie jest to jasne, że którykolwiek język, którym się posługujesz, ci wystarczy. Nawet są takie stare powiedzonka: francuski to język dyplomacji, włoski miłości,
angielski handlu, a niemiecki filozofii. Oczywiście może w nich być ziarno prawdy, ale tej prawdy za wiele w nich nie ma. I utrata języka to coś, co wydaje mi się jest wielką stratą kulturową. Tak samo jak utrata bioróżnorodności jest straszną stratą. Te same powody, które prowadzą ludzi do tworzenia banków nasienia, nasion i przeczesywania dżungli amazońskiej w poszukiwaniu roślin, które według nich wymagają odpowiedniej formy ochrony, mogą dotyczyć też języków. One obejmują bardzo dużo naszych badań, bardzo dużo technologii w nie weszło przecież. Nie wiem, może to będzie pytanie podchwytliwe. Jaka jest pierwsza zasada Orgela? Jaka jest jego pierwsza zasada? Nie wiem. Nie wiem, nigdy nie zapytałem ich. I dlatego się zastanawiałem, bo to czasem takie pytania potrafią być naprawdę podchwytliwe. Nie, myślę, że on sobie to wymyślił. Mam jeszcze lepsze pytanie. Jak możemy się bronić przed, cytuję, zmilitaryzowanych narzędzi myślenia? W cudzysłowie zmilitaryzowanych narzędzi myślenia. Pytanie jest, czy powinniśmy się obawiać? Zasadniczo rzecz biorąc, każda technologia, którą kiedykolwiek wynaleziono, została także wykorzystana w jakiś sposób agresywny, wojskowy, wojenny, czy będzie tu mowa o drogach, czy o samolotach, czy o prasie drukarskiej, wszystko. Oczywiście narzędzia, które tworzymy, służące do myślenia bardzo szybko dzisiaj, zawsze mają szansę wykorzystania w celach wojskowych. Jedyny sposób, w jaki możemy się przed tym chronić, to ciągła uważność i upewnienie się, że kiedy nasze dzieci dorosną, nie mogą wszystkiemu ufać, bo jest bardzo wiele atrakcyjnych opcji, szans i możliwości, które funkcjonują w świecie, które dla nas tak naprawdę nie są dobre. Wszystkie te rzeczy, które w tym momencie na nas wpływają i nas bolą, na początku były wysoce atrakcyjne. Telefony komórkowe? Wspaniałe, super. Ale dzisiaj ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że można się do nich przyzwyczaić, potem uzależnić i potrafią nasze życie pod wieloma względami skarleć. I powinniśmy o tym pamiętać. Mamy chyba jeszcze czas na jedno więcej pytanie z tych wielu, które tutaj są ciekawe. Zadam takie, które jest bardzo praktyczne i podprowadziłeś nas pod nie. Jest proste. Jakie zaproponowałbyś, zasugerowałbyś narzędzia, które pozwolą nam zwiększyć nasze zrozumienie? Czasem pewnie wygląda to tak, że mamy znacznie więcej umiejętności od rodziców, ale pewnie nasze zrozumienie nie będzie większe od ich niego. Jak to będzie wyglądać w dobie internetu? Jakie będą twoje ukochane narzędzia do zwiększenia zrozumienia? Kiedy pracowałem z kolegą i wspaniałymi koderami w studium, stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy fortepianem konceptualnym. Cały czas szukałem nowych aplikacji, możliwości zastosowania talentów, które tam mieliśmy. Myślałem, że gdybyśmy stworzyli oprogramowanie, które pomogłoby nauczycielom poszerzyć różne wąskie gardła w procesie edukacyjnym, byśmy mieli na przykład jakieś wspaniałe narzędzia dla komputerów, dla geologii, dla genetyki. I kiedyś rozmawiałem z przyjacielem, muzykologiem i teoretykiem muzyki. Słuchaj, usiądźmy i zaprojektujmy narzędzie, które będzie świetnym sposobem na badanie teorii muzycznej, coś, co będzie przyjazne dla użytkowników, co będzie można potem poszerzyć.
i powiedzieliśmy sobie, wiesz co zrobiliśmy w tym długim, długim czasie? Ponownie wynaleźliśmy fortepian. Fortepian jest czymś, co jest już zawsze dla ciebie nastrojone. Bardzo łatwo się na nim gra. Mamy tutaj różne pomoce wizualne. Możemy je sobie zmapować. Mamy klawisze czarne, białe. Mamy koniec górny i dolny klawiatury. Możemy w intuicyjny sposób na nim grać. Jest nieskończona, niewyczerpalna ilość możliwości gry. Mamy tutaj dobrze nastrojoną skalę, przynajmniej mamy skalę zachodu i mówimy, Mark, nie potrzebujesz naszych usług, masz już idealne narzędzie, nie potrzebujesz żadnej pomocy od nas, software'owców. A potem odwróciłem to w drugą stronę i mówię, zobacz, co chcemy teraz zrobić? Chcemy stworzyć koncepcyjne pianina, pianina teoretyczne we wszystkich innych obszarach, w których się poruszamy i chcemy coś tworzyć. Na przykład świętej pamięci Steve Gold narzekał kiedyś do mnie, że jego studenci w Harvardzie musieli nauczyć się tego, jak czytać rysunki stratygraficzne, czyli poszczególne warstwy geologiczne, tam gdzie znajdują się skamieliny i wszystko inne, i próbował ich uczyć rysowania i odczytywania tego typu diagramów. Wyszło na to, że najlepsi zrozumieli, a ci gorsi przerysowali od najlepszych, kiedy oddawali zadania domowe. I mówię, Steve, mamy narzędzie dla ciebie. Popracowaliśmy z geologami i stworzyliśmy. To było dawno, dawno temu, wtedy, kiedy używało się jeszcze pecetów. W Paincie stworzyliśmy takie podstawowe warstwy, gdzie po prostu nakładaliśmy kolejne osady, potem mogliśmy w to wprowadzić magmę, mogliśmy je sfałdować i można było w ten sposób tworzyć kolejne zjawiska geologiczne. Sztuczka polegała na tym, że nigdy nie wprowadziliśmy tego na rynek, ale Steve czy ktokolwiek inny, kto uczył stratygrafii i paleologii, mógł po prostu wykorzystać ten program do narysowania konkretnego diagramu, wysłać ten obrazek do kogoś i powiedzieć, narysuj to używając tego systemu. Jedyny sposób, żeby to zrobić, to zrozumienie zasad, jak działa geologia. Niektóre z tych zjawisk trwały miliony lat, inne zaszły znacznie szybciej, a to wszystko jest odzwierciedlone w tym systemie. To, co mi się tutaj podobało, to to, że to wszystko było otwarte, nie trzeba było tego koniecznie użyć do zadań domowych z geologii. Kiedy projektowałem to, mój syn, który miał wtedy jakieś 8 czy 10 lat, zainteresował się tym. Miałem kopię tej aplikacji w domu i mój syn całymi godzinami próbował zapisać swoje inicjały w obrazie stratygraficznym. Używając tych zasad, dowiedział się mnóstwo na temat geologii w czasie tej zabawy. Mógł oczywiście ten czas też poświęcić na coś innego, więc cały pomysł tworzenia tych fortepianów koncepcyjnych, używanie oprogramowania do tworzenia światów wirtualnych, które wymagają tego, które dają nam to, że nie musimy używać mnóstwa doświadczenia w naszych działaniach, jest też ciekawym pomysłem. Niestety innych pytań nie mogliśmy zadać i to chyba czas. Niestety nie będzie teraz czasu na to, by podpisać cokolwiek, ale bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi za wykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i ja. Dziękuję.